Gościem poranka wnet jest Stanisław Piotrowicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wczoraj wyrok z daniem Sądu Okręgowego w Warszawie ma pan przeprosić w oświadczeniu telewizyjnym pierwszą prezes Sądu Najwyższego, panią profesor Małgorzatę Gersdorf i sędziego tegoż sądu, sędziego Krzysztofa Rączkę, za to, że miał pan insynuować, że są osobami, które dopuszczają się kradzieży, są złodziejami. Wyrok nie jest prawomocny, ale wczoraj zapadł. Zanim odniosę się do tego wyroku, warto przytoczyć fakty, bowiem jako prawnik przywiązuję wagę do faktów i jak te fakty mają się do obowiązującego w Polsce prawa. Przytoczę po to, ażeby każdy mógł wyrobić sobie własne zdanie na temat tego, co było przedmiotem wyroku. Mianowicie rzecz rozgrywała się 27 sierpnia 2018 roku. Wtedy uczestniczyłem w obradach Krajowej Rady Sądownictwa. Byłem bowiem członkiem tej rady, reprezentowałem tam zgodnie z konstytucją Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, bowiem Krajowa Rada Sądownictwa składa się zgodnie z konstytucją między innymi z czterech przedstawicieli Sejmu i wśród tych przedstawicieli Sejmu byłem również i ja. Gdy w pewnym momencie wyszedłem na korytarz, wówczas podbiegli do mnie dziennikarze. Było tam wiele kamer, dlatego że w tym dniu około 10 demonstrantów próbowało zablokować pracę Krajowej Rady Sądownictwa. A w związku z tym to przyciągnęło wiele kamer, wiele mikrofonów. Gdy wyszedłem na korytarz, wówczas podbiegli do mnie dziennikarze, ażebym skomentował to, co się dzieje. Wypowiedziałem się wówczas, że nie może być tak, ażeby garstka niezadowolonych blokowała pracę organu konstytucyjnego. No i oczywiście padło zaraz potem drugie zdanie, no ale o co w tej reformie chodzi? No, trudno w przejściu wyłuszczyć istotę całej reformy wymiaru sprawiedliwości i sądzę, że nie tego dziennikarze ode mnie oczekiwali, bo na to jest miejsce w innych okolicznościach. W związku z tym odniosłem się do tego, co w tym dniu było ukazywane w wielu stacjach telewizyjnych, poruszane było w wielu ośrodkach radiowych. Mianowicie opinia publiczna była zbulwersowana wieloma przypadkami kradzieży, jakich dopuścili się sędziowie. Ale może nie samymi przypadkami kradzieży, których dopuścili się sędziowie w różnych placówkach handlowych, bo o takich przypadkach w tym dniu była mowa, ale przede wszystkim bezkarnością. Tym, że ci sędziowie w dalszym ciągu orzekają, że w dalszym ciągu są bezkarni. Opinia publiczna była zbulwersowana tym, że człowiek, który sam dopuścił się kradzieży, osądza innych i wymierza kary za to, że kradzieży się dopuścili. I w tych okolicznościach na korytarzu padła moja krótka wypowiedź. Mianowicie brzmiała ona w ten sposób, że chodzi między innymi o to, i tu cytuję, by sędziowie, którzy są złodziejami, nie orzekali dalej, kładąc nacisk na słowo którzy. Moja wypowiedź dotyczyła ściśle określonego kręgu, a więc tych sędziów, którzy dopuścili się kradzieży. I profesor Gersdorf i profesor Rączka poczuli się urażeni, że to dotyczy ich bezpośrednio? Tak, mało tego. Ponieważ dokonuje się manipulacji moją wypowiedzią, to chcę przytoczyć drugi fragment mojej wypowiedzi. Mianowicie wtedy dziennikarz zapytał, a kogo pan ma na myśli? Oczywiście miałem świadomość tego jako prawnik, że gdy wymienię jakiekolwiek nazwisko, nawet z tych sędziów, których wizerunki pokazywano w telewizji, pokazywano, jak kamery nagrały, że dopuszczają się kradzieży,
Ale pomyślałem sobie, że no, nawet jakbym wymienił te z nazwiska, no to padnie zarzut, ale przecież oni nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem, w związku z tym naruszyłem ich dobra osobiste. W związku z tym z ostrożności wypowiedziałem drugie zdanie. To zdanie często jest przemilczane w mediach i przemilczane również i podczas postępowania sądowego. Mianowicie doprecyzowałem. Gdy padło drugie pytanie, kogo pan ma na myśli? Powiedziałem, patologiczne przypadki ukazywane w mediach. I to jest, to są fakty. No i teraz kwestia prawna. Ochronę dóbr osobistych może wystąpić ten, którego dobra osobiste zostały naruszone. W mojej wypowiedzi, jak widać, nie padło żadne nazwisko, nie padły żadne bliższe okoliczności, które miałyby konkretyzować i wskazywać na konkretne osoby. A to jest wymóg procesowy. Mieli taką świadomość pani profesor Gersdorf, pan profesor Rączka, że trzeba wykazać legitymację procesową, że trzeba pokazać, że to właśnie ich dobra osobiste zostały naruszone. No i tutaj w sposób dość kuriozalny próbowali to wykazać, przytaczając przy tym w pozwie nieprawdziwe fakty. Mianowicie napisano, że ponieważ tego dnia w Krajowej Radzie Sądownictwa prace dotyczyły wniosków sędziów Sądu Najwyższego o przedłużenie pracy mimo osiągnięcia wieku, po upływie którego przechodzi się w stan spoczynku, no to na pewno moja wypowiedź dotyczyła sędziów Sądu Najwyższego, a w szczególności ich. No nieprawdą. Wyciągnąłem protokół po czasie, protokół z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 27 sierpnia, bo nigdy nie lubię być gołosłowny, lubię mieć dowody w ręku, jeżeli o tym mówię. No i oczywiście z protokołu wynika w sposób jednoznaczny, że tego dnia w ogóle nie zajmowano się tym tematem, natomiast posiedzenie dotyczyło zaopiniowania nowych kandydatów do pracy w Sądzie Najwyższym. Nowych kandydatów, wśród nich wielu takich, którzy nigdy dotychczas sędziami nie byli, bo byli na przykład pracownikami naukowymi albo reprezentowali inne zawody prawnicze, tym samym spełniali również i kwalifikacje do objęcia stanowiska w Sądzie Najwyższym. Sędzia a Michał więc Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego, mówi trochę przeciąć pana słowom, że w tym kontekście padły te słowa w kontekście sędziów, którzy ukończyli 65 lat i mieli dalej orzekać w Sądzie Najwyższym. I chodziło wówczas o usunięcie tych wszystkich sędziów z Sądu Najwyższego. W tej grupie są oczywiście pani prezes i pan sędzia Krzysztof Rączka. Ich dwoje się zdecydowało na złożenie pozwu i teraz to się potwierdziło, tak powiedział sędzia Laskowski, a jeszcze wcześniej sędzia Rączka powiedział, że ten wyrok jest kłopotem dla całego Trybunału Konstytucyjnego. Jak pan sędzia skomentuje tę wypowiedź? Przede wszystkim ja wiem, pamiętam, bo takiego protokołu w wyciągu zażądałem z Krajowej Rady Sądownictwa. Posiedzenie dotyczyło opiniowania kandydatów do obsadzenia wakujących miejsc w Izbie Karnej, w Izbie Cywilnej, a także w Izbie Dyscyplinarnej i jeszcze w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. W każdym bądź razie, ażeby mieć legitymację procesową i móc wystąpić o ochronę dóbr osobistych, trzeba wykazać, że właśnie dobra osobiste zostały naruszone. Dokonując dość niezręcznie być komentatorem we własnej sprawie, więc chciałbym przytoczyć to, co jak zareagował na ten wyrok jeden ze znanych adwokatów, były senator Platformy Obywatelskiej. Otóż on dokonał takiego wpisu w mediach społecznościowych. Ja zacytuję w całości. Piotrowicz pozwolił sobie swojego czasu na ogólne, niekierowane do konkretnych osób, słuszne zdanie,
tu cytuję, żeby sędziowie, którzy są zwykłymi złodziejami, nie orzekali dalej. Zastanawiam się, pisze pan mecenas, dlaczego to właśnie sędziowie Gersdorf i Rączka wzięli to do siebie, a sąd temu przyklasnął. Ale uważa pan sędzia, że ten wyrok jest niesprawiedliwy, że jest nielogiczny, że jest sprzecznym stanem faktycznym, że był wydany z innych pobudek niż merytoryczne? No więc, żeby nie być komentatorem we własnej sprawie, zacytuję dalszą wypowiedź byłego senatora Platformy, prawnika, adwokata. On powiada dalej tak. Dla mnie wyrok jest niezrozumiały i kompletnie sprzeczny z wieloletnim orzecznictwem w tej sprawie, ponieważ zdanie wypowiedziane przez Piotrowicza było kierowane do nieokreślonej grupy osób bez wskazywania, o kogo chodzi. Zastanawiałem się w tym moim twicie, dlaczego akurat dwoje tych sędziów, prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Sądu Najwyższego Krzysztof Rączka, wzięło to do siebie. Dla mnie to jest niezrozumiałe. I dalej komentuje, że wyrok ten jest dla niego przeciwny. Mało tego, dodał również, że sprawa jego zdaniem jest natury politycznej i właśnie tak ten wyrok trzeba odczytywać. Tak konkluduje swoją wypowiedź pan mecenas. A ja bym jednak był senator Platformy. Wrócił, chciałbym pana sędziego własne odczucia, bo to jednak pan, no, wyrok jest nieprawomocny, jak rozumiem, będzie apelacja, bo to już zapowiedział pana adwokat, ale no to pan jest osobą, która została nieprawomocnie skazana na to, żeby przeprosić czy wpłacić również nawiązkę na rzecz organizacji społecznej. Chciałbym też zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ pan redaktor, nie dziwię się temu, bo przecież nie musi znać tej terminologii, ale ponieważ w mediach pojawiają się takie sformułowania, że Piotrowicz został skazany. Otóż nie został skazany, bo skazanie następuje w procesie karnym. To nie był proces karny, tylko proces cywilny. Słusznie, tak jest, to prawda. To razu, zostało to zasądzone, przeprosiny, ale no, są pewne dowody, są pewne racje, a sąd taki, a nie inny wyrok wydaje, bo teraz jest taka wątpliwość wobec, także wśród dziennikarzy, że jeżeli dziennikarz powie, że sądy nie budzą zaufania społecznego, to nagle jakiś sędzia się na to obrazi i dziennikarz będzie musiał przepraszać za takie zdanie. Panie redaktorze, no przede wszystkim przytoczyłem fakty po to, żeby każdy zobaczył, że orzeczenie sądu pozostaje w sprzeczności z faktami i pozostaje w sprzeczności z dotychczasowym orzecznictwem Sądu Najwyższego, pozostaje w sprzeczności z ustawami. Bo przecież, tak jak słusznie podkreśla to właśnie pan mecenas, były senator, a ja dlatego się powołuję, bo nie chcę tutaj silić się na własną ocenę specjalnie. A on pisze w ten sposób. Piotrowicz nie wskazał konkretnych osób, a artykuł kodeksu cywilnego dotyczący ochrony dóbr osobistych nie ma tu zastosowania. Bo żeby naruszyć dobra osobiste, to trzeba naruszyć dobra konkretnej osoby lub konkretnej grupy osób wskazanych z imienia i nazwiska. No i dalej powiada, że się dziwi, bo to pozostaje w sprzeczności nie tylko z prawem, ale z dotychczasowym orzecznictwem polskich sądów. A jeszcze wracając do statusu pana profesora Rączki, który mówi o tym kłopocie dla Trybunału. Myśli pan sędzia, że to był wyrok, który miał uderzyć także w Trybunał Konstytucyjny? Nie, ja myślę, że tu chodzi przede wszystkim o to, że jestem twarzą reform wymiaru sprawiedliwości. Czy to się komu podoba, czy się nie podoba. Ja przecież czułem tą presję na sobie przez wiele lat. Mało tego, zdawałem sobie sprawę z tego, że trwa, w cudzysłowie powiem, polowanie na mnie, żeby złapać mnie na jakiejś niefortunnej wypowiedzi i móc oskarżyć. I wypowiadając te słowa, miałem świadomość tego, że właśnie chodzi o to, żebym w sytuacji napięcia
bo jest protest w sytuacji niekomfortowej, kiedy przechodzę korytarzem, że być może w takiej atmosferze wyrwie mi się jakieś niefortunne zdanie, no a przecież czułem to, że niektórym o to chodzi. No ten wyrok był elementem tej nagonki, panie sędzio? I jak widać, nic do tej pory się nie stawiło. Panie redaktorze, nie chciałbym dokonywać ocen. Chcę pokazać, że ten wyrok ma się nijak do prawa i nijak do faktu. A ja jestem twarzą, tak jak powiedziałem, reform wymiaru sprawiedliwości. Niech każdy dokona takiej oceny. Czy to pan mecenas, były senator Platformy, ma rację, czy też nie, kiedy stwierdza, że jest to wyrok o charakterze politycznym. To jeszcze na koniec jedna rzecz, może zawodowo trochę mnie intryguje. Dlaczego przeprosiny mają być w stacji TVN24, skoro słowa były wypowiedziane do wszystkich redakcji, które były obecne na korytarzu sejmowym? Czy sędzia jakoś to wyjaśniła, czy to taki... Myślę, że zwrócono się do tych, którzy są bliscy w tej walce i jak to oni określają, obrony sądów. Rodzi się pytanie obrony przed czym? Obrony przed czym? No, chciałbym też, nie wiem czy jest pora i miejsce na to, ale warto wskazać, że rzeczywiście jeżeli chodzi o funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, to rzeczywiście łamana jest konstytucja przez tych, którzy noszą na piersiach koszulki z napisem konstytucja. W szczególności mówię tutaj o tym, że konstytucja wymaga apolityczności. Konstytucja mówi o tym, że ustrój wymiaru sprawiedliwości regulują ustawy, a więc władza ustawodawcza. Sędziowie są niezawiśli. Zgodnie z trójpodziałem władz mają wykonywać to, co do tej władzy należy, a więc rozstrzygać sprawy. I w tym zakresie mają być niezawiśli. Natomiast inna władza ma organizować wymiar sądowy i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, ma organizować inna władza. Ustawodawstwo należy do kogo innego, do władzy ustawodawczej. Nie do władzy sądowniczej. A więc ci, którzy powołują się na konstytucję, nie przestrzegają tej konstytucji. I na tym ten paradoks przecież polega i na tym polega ten dramat. Łamią konstytucję, angażują się w walkę polityczną, nie przestrzegają zasady trójpodziału władz, bo zgodnie z konstytucją do władzy sądowniczej należy rozstrzyganie spraw, a nie kształtowanie ustroju wymiaru sprawiedliwości, a nie dokonywanie ocen, których ustaw będą przestrzegać, których nie będą przestrzegać. Jeżeli istnieje wątpliwość, zdaniem sędziego, co do zgodności ustawy z konstytucją, to służy temu instytucja pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego. Ale część sędziów, część prawników, część polityków nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego, twierdzi, że on nie funkcjonuje. Czyli stawiają się ponad prawem. Ja nie mówię w ten sposób, że ja nie będę przestrzegał orzeczeń sądowych. Ja tak nie mówię. Natomiast widać, że niektórzy przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości powiadają, że oni nie honorują instytucji państwa konstytucyjnych, nie honorują wyniku demokratycznych wyborów. No a więc to pokazuje, że stawiają się ponad prawem, ponad konstytucją. Ja przestrzegam wyroków sądowych i będę apelował od tego wyroku, który uważam za niesłuszny. Apelacja, zobaczymy, jak to się rozstrzygnie w kolejnej instancji. Tymczasem jest orzeczenie, że trzeba przeprosić za cytat osoby, które nie były w tym cytacie wspomniane. To jest pewne nowum w polskim prawie. Stanisław Piotrowicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Serdecznie dziękuję, kłaniam się państwu. Mamy godzinę 8:39 na zegarach. To teraz piosenka Dove Mercy.